zwykła jazda po autostradzie, filmowana z łapki. Tam są okolice Karlsruhe, wzgórza, mosty i radary. Niedaleko Karlsruhe, to mostecek, taki szpalan, który mi się pałęta przed przodem. O, tu rzeczka. Drogie ludziska, cud, pusta autostrada przede mną. Na pewno UFO porwało wszystkie auta. A nie, jedno jest, ciężarówka. Jakiś remoncik. Tym razem autostrada do Baden-Baden. Parę rzeczy trzeba tam wywalić. Pewnie sobie znowu wracasz. Jeszcze trochę. Będziemy mieli wiosenkę, liście. Wszystko będzie wyglądało cacy. I o wiele lepiej teraz taka szarzyzna tylko. Strach się bać. No ale wreszcie słoneczko przyszło. I to jest powód do radości. Prędkość taka w miarę nastrojowa jak na transporter. Przyjemnie się jedzie. Jeszcze trochę i osiągnę Baden-Baden, gdzie wyładuję rzeczy. Wyładunek przeszedł szybko, sprawa załatwiona, można wracać do domu. No i będzie za dużo czasu chyba do wykorzystania. Jeszcze przydałby się jeden kursik, tylko że już nie ma z czym. Na polach zieleni jeszcze mało, niestety. Coś tam już zaczyna wyłazić, ale nie jest to jeszcze to, czego należałoby się spodziewać, ale wiosna już powoli się czai, tylko że taka dość późna i marudna ta wiosna. No niemniej trzeba się z tym pogodzić. A tymczasem życie autostrady płynie swoim torem. Jeśli trzeba zjeść śniadanko, wypić coś, najlepiej zaczepić się za ciężarówką i wlec się tak jak ona jakieś 90 na godzinę, czasem nawet 100. Tu, jakby ktoś chciał przyczepę kempingową kupić, albo karawanik, ciężarówkę, to może tu zajechać, jak ma wystarczająco wypchany portfel naturalny. W innym przypadku można tylko przyjechać, żeby popodziwiać.
Na razie to na tyle. Z czasem odezwę się znowu.